Jakub Maciejewski, telewizja w Polsce.pl, program Gorące Pytania. Dziś gorące pytanie, gorące i ponadczasowe brzmi, czy historia Polski ma sens? A odpowiedź na to pytanie usłyszymy z ust człowieka, który najbardziej do odpowiadania na to pytanie się nadaje, bo z nami w naszym studiu jest profesor Andrzej Nowak. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie pewnym pretekstem do zadania tego pytania jest wydanie długo wyczekiwanego tomu czwartego Dziejów Polski, który opisuje trudny złoty wiek od 1468 do 1572 roku, a więc końcówkę Jagiellonów, połowę właściwie ich panowania dynastia nie zagościła zbyt długo jak na realia dynastyczne Europy panie profesorze opisując ten trudny złoty wiek czy możemy powiedzieć że Polska była wtedy mocarstwem w sensie objętości państwa znaczenia na arenie europejskiej na pewno tak ale ważniejszy sens tego słowa mocarstwo nie wiem jakoś ono mi nie brzmi może tak w pełni adekwatnie do tego co się stało wtedy ale pewnego rodzaju siła, która wtedy została zbudowana w Polsce, nie wiąże się z wielkością granic, a jeśli to tylko pośrednio, i nie wiąże się tylko ze znaczeniem na politycznej arenie europejskiej, ale wiąże się przede wszystkim, jak mi się wydaje, z kulturą, która wtedy właśnie nabrała kształtów, które do dzisiaj rozpoznajemy i w których siebie rozpoznajemy, bo to jest czas, w którym. Pojawia się polska literatura wysoka, ta Odreja, zaczynająca się, ale osiągająca już od razu swój szczyt, poza który już wyjść nie można. Można tylko inaczej, ale lepiej niż Jan Kochanowski. Nikt już nie potrafi w języku polskim pisać, tylko kolejni będą do tego szczytu nawiązywać Mickiewicze, Leśmiany. I inni, ale to właśnie my wszyscy z niego, tak bym powiedział, wszyscy, którzy korzystamy z języka polskiego, korzystamy z tego wieku, korzystamy z tego, co zrobił z polskim językiem Jan Kochanowski, a on nic by nie zrobił, gdyby nie byli przed nim ci, którzy spierali się na sejmikach o obecność języka polskiego w życiu publicznym, którzy zaczęli pisać historię po polsku, hmm. jak Maciej Bielski. I można tak wymieniać, powiedziałbym, rozmaite inne przesłanki do tego rozkwitu kultury języka polskiego, ale to jest przecież także rozwój polskiej kultury politycznej, kultury wolności. Panie profesorze, pan też. Podkreśla, że ten poziom kulturalny, polityczny, do cywilizacyjny Polski on też emanował na inne kraje, nie tylko sąsiednie. Wspomina pan na przykład: cytuję w każdym razie prędzej druk pojawił się w Polsce niż w Holandii, Austrii czy w Anglii. Zauważmy, tak jak pisze pan profesor, że pierwsza drukowana w Anglii książka ukazała się cztery lata później w Krakowie, a w Londynie pierwszą pracę drukarską uruchomił około 1480 roku John Leto, przybysz z Litwy. Także w Hiszpanii wynalazek druku powszechniał Polak Stanisław, zwany tam Stanisław Polono. I tych takich zasług polskiej wspólnoty na przełomie XV i XVI wieku pan profesor opisuje więcej. Czy ten dorobek. Polskiej kultury w tym trudnym złotym wieku. On jakby zdał egzamin, to faktycznie może jeśli nie mocarstwo polityczne, to kulturalnie, duchowo, politycznie to się przekuwało na pozycję Polski. I oczywiście nie chodzi o to, żeby wykazywać jakiś wpływ Polski na nie wiem Hiszpanię w wieku XVI, bo Hiszpania też przeżywała oczywiście wtedy swój złoty wiek, czy na Anglię, no niezależnie od tego jak oceniamy ustrój czasów Henryka VIII, czy Elżbiety, ja akurat oceniam bardzo krytycznie, jako przykład na pewno nie do naśladowania, despotyzmu bardzo nieprzyjemnego. To Anglia też przeżywała przecież swoje złote czasy w tamtym okresie. Chodzi mi o coś innego, kiedy przytaczam te, te faktyczne dane dotyczące błyskawicznego rozwoju kultury druku w Polsce bo to o to idzie. Że Polska nie była gdzieś za Zachodem, zapóźniona, że ten dystans, o którym ciągle mówimy w poczuciu jakiegoś kompleksu. Mówionego być może nie bez racji w wieku oświecenia, ten dystans nie był istotnym problemem w wieku XVI. I oczywiście Jan Skolna nie odkrył Ameryki, nie, nie buduje tego rodzaju legend. Przeciwnie, staram się je opisywać tak, jak mówi o tym w tej chwili nauka. Ale staram się właśnie w, zgodnie z ustaleniami naukowymi najnowszymi pokazywać jednak no, niesłychany dorobek kulturowy polski, który pozwalał Polsce stać się równoprawnym uczestnikiem debaty o tym, czym jest Europa, w którym kierunku powinna podążać i być może w wieku XVI to Polska miała lepsze rozwiązania w tym zakresie aniżeli większość krajów europejskich, choćby w tej jednej kluczowej kwestii sporu międzywyznaniowego i tego, jak te spory rozwiązywać. Panie profesorze, a jednak jest jakaś taka potrzeba, także w pańskiej książce ją widać, przekonywać Polaków, przekonywać czytelników, że Polska przynajmniej wtedy nie była za Zachodem, że nie musieliśmy nikogo gonić. Tymczasem nasze elity już od z górą 250 lat Jędrzej śniadecki, Stanisław Staszicz, później Bobrzyński, także. także Tacy konserwatywni, patriotyczni autorzy, Bobrzyński też, ale Felix Koneczny dalej to już łatwo wymieniać te elity współczesne nie starczyłoby programu mają potrzebę podkreślenia, że ten jednak projekt polityczny, chociażby w Złotym Wieku, XVI wiecznej Unii lubelskiej to było fiasko, że to było bez sensu, albo że jesteśmy 50, 100 lub jeszcze inną liczbę lat za zachodem, więc chyba istnieje jakaś taka potrzeba, przypominania czy tłumaczenie od nowa, że wcale tego zachodu tak nie musimy gonić, trzeba przypomnieć jednak, że każdy z historyków w tym oczywiście ja czy pan czy ktokolwiek się tym zawodem zajmuje, oczywiście jest dzieckiem swoich czasów i odpowiada patrząc w historię na pytania które podpowiada mu czas w którym żyje i historycy przez pana wymienieni żyli albo w cieniu katastrofy I Rzeczpospolitej no doświadczyli zagłady kraju który istniał przez 800 lat jako niezależny byt polityczny i nagle został wymazany z mapy więc no to było doświadczenie które wymagało odpowiedzi dlaczego i spojrzenia przez ten pryzmat nadzieje polski jako przygotowanie katastrofy w tym samym jakby kontekście czy bardzo podobnym kontekście lokuje się synteza Bobrzyńskiego napisana kilkanaście lat po klęsce powstania styczniowego przez bardzo młodego bardzo niedoświadczonego 27 historyka 27 lat. 27 lat kiedy nie mógł jeszcze zdobyć się na dystans ani na wiedzę szeroką żeby ogarnąć całe dzieje Polski dojrzałym namysłem, ale reagował jak publicysta na klęskę odpowiadał dlaczego, dlaczego Polska przegrywa znowu, dlaczego te głupie powstania, no bo to była jego jakby odpowiedź od razu w tym w tym rozważaniu zawarta, no i w pewnym sensie podobna sytuacja być może najbardziej dzisiaj popularnego mistrza naszej zbiorowej wyobraźni, gdy idzie o historię Lecha Leona Bejnara Pawła Jasienicy Przecież to jest człowiek wyciągnięty z celi śmierci przez, powiedziałbym, panią życia i śmierci, czy przez pana życia i śmierci, bo nad Brystygierową był oczywiście Iwan Sierow i który wiedział, że ta Polska, której on służył, Polska jako żołnierz wyklęty, wymarzona przez niego, Polska niepodległa, nie jest niepodległa, jest upodlona i on jest... Niestety, częścią tej upodlonej Polski, bo musi coś za, co, zapłacić za no, niezbyt sympatyczne reportaże powiedziałbym o budowie wspaniałego PRL-u. I jakby to straszne osobiste doświadczenie, człowieka, który przeżywa klęskę, można powiedzieć, ideał żołnierzy wyklętych. No, znajduje odzwierciedlenie w spojrzeniu bardzo, bardzo skrajnie, nawet powiedziałbym, krytycznym, i to właśnie, gdy idzie o tę epokę, którą tutaj opisuję, czyli o czas Jagielonów, która jest pokazana u Jasienicy bardzo niesprawiedliwie, powiedziałbym nawet nieuczciwie, jako przygotowanie do katastrofy. A tak nie było. Wiek XVI nie był przygotowaniem do katastrofy wieku 18 ani do katastrofy PRL-u. I dzisiaj z perspektywy 2019 roku jedynie żyjemy w mocarstwie politycznym, ale nie żyjemy też w kraju, który został stworzony, czyli działa wyłącznie z łaski w oparciu o jakieś obce siły, niektórzy oczywiście tak uważają nadal, ale to jest ich problem, a nie problem rzeczywisty. W każdym razie Polska może funkcjonować w sposób niezależny. I ma z czego czerpać właśnie z tych zasobów kulturowych kilkusetletnich i wciąż odnawianych, by tę duchową niepodległość i realną niepodległość wciąż odbudowywać. I otóż myślę, że z tej perspektywy nie musimy wracać do tych kompleksów, oczywiście bardzo często wmawianych nas nam przez tych, którzy chcą, żeby Polska była podległa, bo oczywiście w końcu XVIII wieku wtórowano tym krytycznym czy samokrytycznym wizjom Polski z Petersburga, z Berlina czy salonów paryskich które chciały nareszcie pozbyć się tej ciemnej dziury na mapie europejskiego oświecenia z jasną górą na czele, czy prawda tak jak Pruscy czy rosyjscy historycy carscy witali z entuzjazmem syntezę bobrzyńskiego nareszcie Polak napisał to co my mówimy od dawna, że, że Polska wyłącznie sama zapracowała na swój los kraju który musi podlegać albo Prusom albo Rosji. No dzisiaj też są tacy, którzy tak patrzą na historię Polski, ale patrzą a historycznie, bo kiedy czytamy źródła z wieku XVI, nie znajdziemy tam przyczynków do dziejów klęski polskiej, tylko znajdujemy tam zasoby duchowe. Jeszcze raz to powtarzam. Ja przynajmniej znajduję, z których możemy dzisiaj korzystać i czuć się u siebie jak w Europie w najlepszym tego słowa znaczeniu. Panie profesorze, że mówi pan, że książka historyka jest też książką czasów, w których on to pisze, to można by wnioskować z jednej strony, że żyjemy chyba w dobrych czasach, skoro pan profesor odnajduje tak wiele powodów do dumy z polskiej historii, ale jednocześnie wielu pańskich kolegów po fachu. Czy w ogóle humanistycznych uczonych opisuje nadal tę historię Polski strasznie krytycznie. Pamiętam taką dyskusję w Krakowie sprzed paru lat o jednym z autorów, który w książce o XVI-wiecznej Polsce pisał słowo Polska przekreśloną czcionką. No, dwukrotnie, ale było to wymowne. Nadal, choć przecież ta Polska już się odrodziła, żyjemy w kraju wolnym, który ma aspiracje, istnieje ogromny ładunek krytyki i sceptycyzmu, że cała ta nasza historia. To było pasmo klęsk, które jeszcze w dodatku dzisiaj czcimy. Skąd to się wzięło? Myślę, że to jest jednak głęboko zakorzenione w takiej, powiedziałbym, krytyce cywilizacyjnej Polski, w krytyce, która ma swoje korzenie w oświeceniu przeciwstawiającym Zachód, Wschodowi Europy. Bo dopiero od oświecenia datuje się ten podział wymyślony przez zachodnioeuropejskich francuskich filozofów niektórzy zresztą lokowali na wschodzie pewne nadzieje najczęściej w Rosji prawda, że stamtąd przyjdzie jakieś wyzwolenie niektórzy to też trzeba podkreślić jak Jan Jakub Russo znajdowali w Polsce czyli na wschodzie Europy z własnej perspektywy jakieś elementy warte naśladowania na zachodzie ale przede wszystkim przeważała wizja Woltera wschód Europy to jest ta prymitywna. Pustynia, właściwie kulturowa, w której trzeba dopiero wprowadzać porządek. Może to być bat rosyjskiego cara, może to być czcina niemieckiego nauczyciela, ale generalnie tutaj w tej części Europy nic dobrego samo nie urośnie. Trzeba dopiero poganiać to bydło wschodnioeuropejskie światłymi radami z zachodu płynącymi. I jakoś można powiedzieć, że duża część polskich elit uwewnętrzniła ten przekaz w przekonaniu, że. No musimy naśladować zachód, a zatem musimy przyjąć tę zachodnią perspektywę, perspektywę wolterowską pogardy dla tego właśnie ciemnego tłumu spod Jasnej Góry, który nie rozumie nakazów światłej filozofii salonu paryskiego musimy z pogardą odnosić się do tych naszych współbraci i współsióstr które właśnie nie rozumieją nie czytają Woltera w oryginale albo nie słuchają w języku francuskim wykładów profesora Geremka że zacytuje pewnego prezydenta dużego miasta w centrum Polski Myślę, że to uwewnętrznienie pewnej postawy pogardy do własnej tradycji przy rosnącym braku znajomości tej tradycji, bo na tym polega paradoks. Coraz częściej źle mówią o polskiej historii ci, którzy coraz słabiej ją znają. Przypomniany przez pana przykład na wstępie pochodzi nie z dzieła historyka, ale antropologa, który rzeczywiście zrobił pewnego rodzaju karierę na miażdżącej krytyce. Polskiej historii, historii pierwszej Rzeczpospolitej, ale opartej na lekturze pięciu, sześciu książek historycznych i przede wszystkim lekturze psychoanalizy, stąd właśnie te jakieś przekreślone słowa: polska psychoanaliza Lakana tutaj zdaje się się kłania. Nie znam się na tym, więc się nie wypowiadam. No ale myślę, że skromność i, i naturalna postawa uczonego nakazywałaby komuś kto przeczytał sześć czy siedem książek o historii Polski, a w każdym razie tak zdaje się świadczyć zbiór przypisów do tej jego książki, no nie powinien silić się na syntezę dziejów Polski. A coraz więcej jest tego rodzaju syntez. Przeczytałem krytycznie o historii Polski, znajduję książkę, nie wiem pana, no już nie będę wymieniał nazwisk. X czy Y, i w związku z tym ja dopisuję następną książkę, której znów powiem, że no w Polsce nic nie można zrobić: to są tempaki, ciemniaki, które muszą tylko słuchać światłych rad i porzucić nareszcie tę tradycję, tę garbatą tradycję polską, bo z nią nic się nie da zrobić. Trzeba nareszcie zrobić tutaj, tak, żeby było jak u Macrona albo w New Yorkerze. Szanowni Państwo, drogi panie profesorze, my wrócimy po przerwie, ale też taką niespodzianką, bo mamy dla Państwa dwa egzemplarze tomu czwartego dziejów w Polski i dwoje z widzów dostanie, jeśli odpowiedzą na pytanie, które właśnie po przerwie Państwu zadamy. Zostańcie Państwo z nami. Jakub Maciejewski telewizja w polsce.pl program gorące pytania i dziś na gorące pytanie czy historia Polski ma sens profesor Andrzej Nowak odpowiada Witam ponownie i zanim zadamy pytanie o być może trochę kulisy pańskiego spojrzenia na historię Polski mamy dla państwa w prezencie dwa egzemplarze tomu IV dziejów Polski ale aby go uzyskać należy albo na mediach społecznościowych Twitter Facebook Instagram naszej telewizji albo poprzez wysłanie tradycyjnego listu odpowiedzieć na pytanie jakie jest państwa zdaniem największe osiągnięcie w historii Polski spośród tych odpowiedzi wybierzemy z panem profesorem, taką, która najbardziej się podoba. Będzie być może trudno, ale to największe osiągnięcie w historii Polski, państwa zdaniem, dla nas się także bardzo liczy. Wracamy tymczasem do sensu historii Polski. I obserwując pańską nie tylko pracę historyczną naukową, ale też publicystyczną. Można odnieść wrażenie, że wielką rolę, wielką inspiracją dla pana profesora jest Mistrz Vincenty zwany Kadłubkiem, którego recepty na postrzeganie historii, także historii polskiej, zdaje się pan profesor przestrzegać także i dzisiaj. Chciałem więc zapytać, jakie to są recepty na patrzenie na polską historię i czy po 800 latach ten mnich, ten duchowny z czasów tak kompletnie innych niż nasze może mieć jeszcze rację, a czy nie namawia do wypaczania sensu polskich historii, bo jemu się zdarzało trochę wypaczać fakty. Nie, to właśnie oświeceniowi czytelnicy mistrza Wincentego kompletnie go nie rozumiejąc, w czasach Krasickiego, Naruszewicza, skąd bardzo zasłużonych dla naszej tradycji, dla naszej świadomości twórców, no, ale nie rozumieli sposobu przedstawiania mądrości przez mistrza Wincentego. I tak jak sięga się na przykład do Platona, dzisiaj w XXI wieku, uznając, że może on mieć do powiedzenia więcej niż którykolwiek ze współczesnych myślicieli na nasze pytania egzystencjalne i polityczne, tak warto przypomnieć, że właśnie mistrz Wincenty sięgnął do Platona na początku swojej kroniki, co odkryto dopiero dużo, dużo później w XX wieku, pod koniec XX wieku. Zrozumiano te liczne, nie wszystkie jeszcze na pewno aluzje do klasycznej edukacji na najwyższym poziomie do dziś budzącym podziw, ale nie chodzi o erudycję mistrza Vincentego, że on cytuje Platona, że nawiązuje oczywiście oczywiście do Arystotelesa, do Cycerona, ale chodzi o coś innego. Chodzi właśnie o wizję historii, która opiera się na pewnym przesłaniu ideowym, na próbie rozumienia sensu całości dziejów, tak jak może je odczytać człowiek z bardzo ograniczonej własnej perspektywy. Dla mistrza Wincentego to jest odkrycie idei wolności w polskiej historii, wolności i niepodległości to jego zdumiewające opisanie starcia lechitów z Aleksandrem macedońskim co w XVIII wieku budziło śmiech No wiadomo przecież, że Polacy nie walczyli z Aleksandrem macedońskim, że jest to bajka prawda podobnie jak bajką jest. Wanda która nie chciała Niemca też wymyślona oczywiście przez mistrza Wincentego a to są przypowieści o woli niepodległości i to jeszcze w dodatku tak pięknie ta druga. Legenda. Tak sugestywnie przez mistrza Vincentego opowiedziana, pokazuje od razu fundamentalną w naszej historii rolę kobiety. Kobiety jako strażniczki niepodległości, często ważniejszej nawet od mężczyzny, naszej tradycji politycznej. Poza ideałem niepodległości, tak wyraźnie tu zaznaczonym, wbrew ideału, ideałowi imperialnemu, budzącemu podziw w większości krajów europejskich, gdzie podziwiano Aleksandra Macedońskiego, to jest ten wielki zdobywca, każdy chce być jak Aleksander Macedoński. A Mirz Wincenty mówi: Nie bądźmy jak Aleksander Macedoński, bo każde imperium kończy się nienasyconą żarłocznością. I katastrofą nieuchronną. My brońmy tylko swego przed kolejnymi imperiami, które mogą próbować nas pochłonąć. I to jest to odczytanie polskiej historii, które wydaje mi się bardzo mądre, no i w pewnym sensie prorocze w stosunku do kolejnych wieków, które przed Polską, z perspektywy oczywiście dat życia mistrza Wincenta, stały. Rzeczywiście zmagamy się z kolejnymi imperiami. I udaje nam się je ostatecznie, tak jak tym lechitom dzielnym, którzy stawili opór Aleksandrowi Macedońskiemu, udaje nam się kolejne imperia pokonać. Rosyjskie, Wilhelmińskie, zablokowaliśmy ostatecznie, owszem, kosztem dużych ofiar, także imperium sowieckie. No i cóż, myślę, że ci, którzy próbują stworzyć z Unii Europejskiej rodzaj swoistego imperium, na przekór intencjom ojców założycieli, którzy zupełnie nie tak myśleli o Unii Europejskiej, ale dzisiaj te jakieś imperialne ambicje dają o sobie znać, myślę, że i one zostaną... Przytępione, stępione przez opór takich między innymi krajów jak Polska. I to jest też jakaś perspektywa odczytania Mistrza Wincentego, oprócz oczywiście wielu innych możliwych. Mnie bardzo przemawia też do wyobraźni ogromny humor mistrza Wincentego, autoironia. Kiedy on sam o sobie mówi, że no, oczywiście można krytykować właśnie własną historię, ale najpierw trzeba pamiętać o tym, czy moje spojrzenie jest tak doskonałe, że ja widzę wszystko dobrze. A może nie zauważam najpierw belki we własnym oku? I najczęściej dzisiaj twórcy historii krytycznej dostrzegają tę belkę w, oczu, w oku, że tak powiem, wspólnoty i wyjmują je kosztem dużych cierpień tej wspólnoty, mówiąc, że walczą z taką czy inną wadą, ale bardzo rzadko zadają sobie pytanie, czy sami siebie konkretnie to nazwisko autora, który podejmuje, Taki trud też włączają w obręb tej krytyki. Czy siebie też widzą jako naprawdę winnych danej, danego błędu, danej zbrodni? Myślę, że bardzo rzadko odpowiedź jest naprawdę pozytywna. A mistrz Wincenty o tym przypomina: Zacznij od siebie, spójrz na siebie. Czy ty jesteś taki genialny, żeby osądzać swoim doskonałym spojrzeniem wszystkich tych, którzy byli przed tobą jako głupków, jako zbrodniarzy? No i ta piękna metafora racjonalizm, czyli rachmistrz. Próbuje ocenić, co, jakie mamy zasoby w historii. To, to jest ta rola historyka rachmistrza. Co możemy z historii, z tych wspaniałych zapasów historycznych, wziąć do naszego czasu, by znaleźć siły, by w nim się odnaleźć, by w nim skutecznie zmierzyć się z wyzwaniami, które nam przynosi chwila bieżąca. To też piękna metafora. No i to ostatnie być może najbardziej zdumiewające powiedzenie mistrza Wincentego że identitas est mater societatis, to znaczy tożsamość jest matką wspólnoty. Jeżeli nie mamy tożsamości, nie mamy żadnej wspólnoty. Próba niszczenia historii, przedstawiania jej wyłącznie w złym świetle jest zawsze zamachem na naszą tożsamość. Ale to właściwie pan profesor odpowiedział na nasze główne, gorące pytanie, czy historia Polski ma sens i odpowiedział pan profesor słowami mistrza Wincentego, że tym sensem jest wolność i obrona wolności. Jak to możliwe, że zmieniające się epoki, zmieniające się imperia, zmieniająca się technologia, cały świat nie do poznania przecież przez te osiem stuleci, a u nas ten sens pozostaje ten sam, wolność? Można to odczytywać zapewne na poziomie opatrznościowym. Na tym poziomie nie umiem się poruszać jako historyk, bo nie mam narzędzi. Mogę przyjąć takie założenie, prawda, że taka jest rola opacznościowa Polski, ale jako historyk znajduję oczywiście cały szereg swoistych zbiegów okoliczności, które można tropić. Przede wszystkim wspomniana przez pana na wstępie naszego dzisiejszego spotkania. Krótkotrwałość dynastii. Oczywiście piastowie stosunkowo długo tworzą dynastię, ale to jest jedyna dynastia panów przyrodzonych, jak się to mówiło, to znaczy tych, którzy mogli czuć się właścicielami Polski. Ale mając świadomość wygasania dynastii, ci właściciele, a raczej ostatni z nich, Kazimierz, zwany słusznie wielkim, zaczyna negocjować swoją władzę, jej zakres z poddanymi, którzy stają się w ten sposób obywatelami. I już jego następca jest następcą wybranym, Ludwik Węgierski. A więc prawo wyboru władcy i następnie negocjowania z władcą praw obywateli, którzy już nie są poddanymi tylko obywatelami. To wiąże się z wygaśnięciem dynastii i z tym, że obywatele szybko odnajdują się w tej roli. Na początku to jest garstka panów krakowskich, ale potem to są już ci wszyscy, którzy spotykają się na ukształtowanych w XV wieku sejmikach. To już są tysiące takich obywateli. Fenomen rzeczywiście zdumiewający na tle europejskim, że tysiące ludzi czuje się wolnymi, wolnymi politycznie, podczas gdy w większości krajów europejskich wolny jest jeden, monarcha. Niektórych może to być garstka ludzi wokół niego, ale tutaj to są tysiące. No W Wenecji, może w Holandii to jest też podobna wszystkich różnicach politycznych, ale też duża skala wolności politycznej. U nas ona trwa przez pokolenia i to wiąże się, jak mówię, z szeregiem zbiegów okoliczności dobrze wykorzystanych przez elity polityczne polskie, te obywatelskie elity polityczne. To wygląda na taki duży projekt historiozoficzny, jeśli w tych średniowiecznych słowach mistrza Wincentego Dostrzegamy też łączność na przykład z pokoleniami Solidarności z tym co się działo przeciwko Imperium może już nie, Aleksandra Wielkiego ale no wtedy Breżniewa czy faktycznie, zawdzięczamy naszym przodkom to, że i dzisiaj mamy takie poczucie, takie poczucie wolności którego w innych wspólnotach narodowych w, w tym stopniu może nie być. No cóż, jeśli oderwiemy się od takiego spojrzenia metafizycznego czy, czy opatrznościowego, to odpowiedź na to pytanie musi się wiązać z przekonaniem, że nie byłoby tej roli jej odtwarzania, gdyby nie praca każdego pokolenia. Każdego pokolenia, które wydaje z siebie czasem geniuszy, jak Mickiewicz, jak Kochanowski, jak Chopin, a czasem jedno i drugie jest potrzebne oczywiście. A może bardziej nawet to drugie, to znaczy praca siłaczek w każdym pokoleniu, tak bym powiedział. <knie> może to nawet nie jest najlepsza metafora, ta wzięta od żeromskiego, ale chodzi o zwykłych ludzi, którzy powtarzają bajki, te bajki, o których powiedziałem, bajki mistrza Wincentego, że Wanda, co nie chciała Niemca, czyli ta, która gotowa jest nawet narazić swoje życie, byle nie narazić na szwank swojej wspólnoty że ta opowieść o dzielnym, niezwyciężonym narodzie Lechitów, który jest gotów stawić czoła każdemu imperium, nawet najpotężniejszemu, ona jest powtarzana przez pokolenia, powtarzana przez tych, którzy czytają mistrza Wincentego, powtarzają tym, którzy nie umieją czytać, bo przecież to jest sytuacja ze średniowiecza. No a potem tym, przez tych, którzy przepisują niejako na nowo swoimi słowami, nawet nie myśląc o mistrzu Wincentym, to może być jako ostatni opowiadacz tej samej historii, wielki opowiadacz Zbigniew Herbert, przesłanie pana Kogito, to jest to samo przesłanie, które przekazywał kiedyś, czy powiedzmy czytając Liviusza, które kończy się Imperium Runie, prawda? To, 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 to piękne przesłanie. To jest wciąż ta sama historia opowiadana w każdym pokoleniu przez kolejnych, można tak powiedzieć, przedstawicieli dzielnego, niezwyciężonego narodu Lechitów. Panie profesorze. Zakładając, że nasz program oglądają także ludzie o takich skrajnie lewicowych, lewackich poglądach, tacy polsko sceptyczni widzący w naszej historii głównie powód nieszczęści, ucisku antysemityzmu, to skoro już się wiją jak w ukropie, jak diabeł przed święconą wodą, to ja też zapytam może w ich imieniu wprost. No to jest jakaś pańska wizja, to jest trochę taka wizja mesjanistyczna, że mamy do wypełnienia w tej części Europy, a może i na całym kontynencie, pewną misję do wykonania którą jest niesienie wolności za wolność waszą i naszą. To tu bym zaprotestował przeciwko skojarzeniu takiej sceptycznej wobec polskiej historii, wobec sensownego rozumienia polskiej tradycji postawy z lewicowością. No, przypomnę nie tylko Józefa Piłsudskiego, ale Kazimierza krauza czy Edwarda Abramowskiego. No to są ludzie, którzy tak byli zakochani w tej polskości. Powiedziałbym. Yy, Właśnie w pewnym sensie tradycyjnej. Przypominam sobie taką namiętną polemikę Abramowskiego z litewskimi nacjonalistami, którzy mówili, że no Polska musi zapomnieć o tym, że była kiedyś w Wilnie, na tak zwanych kresach, bo, bo to po prostu nie jest Polska. To jest właśnie lud już zupełnie inny, niepolski. I namiętna obrona Abramowskiego tego dziedzictwa kulturowego, które wpływy polskie zostawiły na tych obszarach przez wieki. No, trudno sobie wyobrazić kogoś o bardziej czysto lewicowych korzeniach intelektualnych niż Edward Abramowski, prawda? więc nie ma to skojarzenia jednoznacznie lewica-prawica, bo po prawicy są ludzie, którzy w imię realizmu mówią, że trzeba zapomnieć o Polsce, bo silniejszy zawsze ma rację, więc no, trzymajmy się z Rosją, trzymajmy się z Niemcami. Wielu jest ludzi także dzisiaj po prawicy, którzy tak mówią i przepraszam, że zaczynam niezupełnie od odpowiedzi na pytanie. Czyli że we pytanie. Wspólnocie Polski nadal jest miejsce dla lewicy, nigdy nigdy nie brakowało tego miejsca. I może na to pytanie, czy pan profesor jest zwolennikiem jakiejś wizji mesjanistycznej dla Polski odpowiemy sobie po przerwie. Ja jeszcze tylko przypomnę, że możecie państwo. Do 15 stycznia wysyłać swoją odpowiedź subiektywną na pytanie, jakie jest największe osiągnięcie w historii Polski. Państwa zdaniem, jakie jest największe osiągnięcie w historii Polski? I dwa egzemplarze naszym widzom, czytelnikom przekażemy. Dwa egzemplarze czwartego tomu Dziejów Polski. I zostańcie Państwo z nami. Za chwilę wrócimy do trzeciej części naszego programu i dalej będziemy drążyć. Jaki jest sens historii Polski? Zapraszam. Jakub Maciejewski, Telewizja w Polsce.pl, program Gorące pytania i Gorące pytanie, czy historia Polski ma sens? Na które odpowiada nasz gość, profesor Andrzej Nowak. Dzień dobry raz Dzień dobry. jeszcze. I ja po raz ostatni zapowiem, że kto do 15 stycznia nadeślę swoją odpowiedź na pytanie, jakie jest największe osiągnięcie w historii Polski, całej historii Polski według państwa, subiektywna ocena, może być to wynalazek, wydarzenie polityczne, bitwa, może być Wanda, która nie chciała Niemca, to też osiągnięcie. Jak rozmawialiśmy w poprzedniej części programu, dwa egzemplarze Czwartego Tomu w Polski przeznaczymy dla państwa. Zapraszam serdecznie. I wracamy do naszej rozmowy. Panie profesorze, czy jest pan mesjanistą. Nie wydaje mi się, bardzo doceniam tradycję mesjanistyczną. Tą XIX-wieczną, właśnie od niej zaczynałem swoją przygodę z historią Polski, bo pisałem doktorat właśnie o emigracji między m.in. myśli Adama Mickiewicza. O ale... XIX-wiecznej wielkiej emigracji po powstaniu listopadowym. Tak, tak. I o jej myśli o Rosji, ale. Sądzę, że oczywiście kto jest mesjanistą, ten przez pryzmat zadań Bożych dla Polski postawionych, może całą tę historię naszą rekonstruować. Ja nie sięgam tak wysoko. Chociaż na przykład w rozmowach z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem o, o takie nuty zatrącałem nie tyle ja, ile mistrz Jarosław Marek. Natomiast dla mnie równie ważne jak, jak tego rodzaju interpretacja jest odkrywanie w dziejach Polski. No, przejawów żywotności polskiego ducha i zdolności do organizowania materii przez tego ducha bo to razem idzie nie przeciwko sobie, ale razem idzie. Można interpretować dzieje Polski na przykład przez pryzmat wspaniałej galerii polskich wynalazców i techników. Polecam bardzo fenomenalną encyklopedię czy też raczej przewodnik biograficzny czterotomowy profesora Bolesława Orłowskiego po polskich inżynierach i technikach. No to jest Niesłychanie barwna opowieść o tym, jak Polacy bardzo często w warunkach bez własnego państwa, pozbawieni ochrony, opieki swojego państwa w wieku XIX, próbowali przy pomocy rozmaitych wynalazków prac technicznych, łącząc te prace z pewnego rodzaju misją. Nie mesjanistyczną, ale misją pracy na rzecz niepodległości, wspierać rozmaite działania związane z umacnianiem polskiego ducha. A kiedy już było polskie państwo, w 18 roku odrodzone, umacnianiem po prostu polskiej państwowości. Jak e, oczywiście ci najbardziej znani inżynierowie politycy, jak Narutowicz czy Mościcki, ale no, można wymienić całą galerię mniej znanych postaci. Bardzo namawiam do tego, by nie przeciwstawiać właśnie mesjanizmu, tych wzniosłych idei, które moim zdaniem w Polskości są naprawdę bardzo głęboko zakorzenione i nie da się z nich wyrzucić, i materii. One nie są przeciwko sobie, one razem stanowią o tym, że Polska może być, bo samym duchem Polska nie ostoi się, ale bez ducha pozostaniemy przy wodzie z kranu, ciepłej czy zimnej, czy ciepłej i zimnej jednocześnie. Ale tę ciepłą wodę w kranie możemy uzyskać w każdym innym miejscu na kuli ziemskiej i on nie będzie miał polskiego smaku, ten powiedziałbym, zysk, który uzyskam, który zdobędziemy skutek tak rozumianej, tak zredukowanej powiedziałbym, polskości. Panie profesorze, ale czy z tym naszym umiłowaniem wolności, które jest być może takim motywem przewodnim dziejów, nie idą jednocześnie związane z nią jakieś wady narodowe, konkretne wady narodowe, bo jeśli pan profesor pisze o trudnym złotym wieku, o tym, kiedy no z dumą na pierwszych stronach pisze pan profesor, że Imperium Jagiellonów, no może nie imperium, wspólnota polityczna Jagiellonów półtora miliona kilometrów kwadratowych, trzy morza, ale na kartach tej książki co rusz się przewija problem. Brakuje pieniędzy na duże projekty, na doraźne reakcje na agresję Moskwy czy Turcji. Nieustannie te instytucje no nie do końca dają sobie radę z bieżącymi wyzwaniami, co Także i w ostatnich latach w polityce często się powtarza w ostatnich dekadach jakby gdzieś towarzyszy też tam taki stereotyp, że nie do końca sobie radzimy z budowaniem wolnego silnego państwa czy pan profesor się z tym zgadza a jeśli tak to czy to jest związane z tą wolnością, oczywiście, że budowa struktury politycznej opartej na wolności obywateli no oczywiście w pierwszej Rzeczpospolitej ta wolność dotyczyła niecałych 10% mieszkańców nie partycypowali w niej w pełni mieszczania a chłopi zupełnie byli pozbawieni tej możliwości o tym zapominać nie można nie czyniąc wyrzutu a historycznego z tej kwestii bo nie była to jakaś polska specyfika i wyjątkowość w złym tego słowa znaczeniu, tylko takie były czasy, można powiedzieć. Zostawmy to obszernie, piszę o tym zagadnieniu w tomie czwartym, w ślad za najwybitniejszymi historykami właśnie chłopów polskich i polskiego folwarku. Wracam do kwestii, o którą Pan pytał. Otóż myślę, że rzeczywiście budowa cywilizacji wolności wiąże się z rozmaitymi pokusami i nadużyciami. I wtedy pozostaje jedno pytanie, które można sobie zadać. Co jest alternatywą? Jeżeli budujemy wolność, możemy zawsze ją nadu... zawsze jej nadużywać. Ale jeżeli nie chcemy jej nadużyć, to możemy tylko wolność zabrać ostatecznie. I istota tej cywilizacji wolności, którą zbudowano i która funkcjonowała dobrze jeszcze na pewno w wieku XVI i do początku wieku 17 jest to, że o wydatkach na państwo decyduje obywatel. A obywatel wiadomo, jaki jest, patrzy na swoją kieszeń. To jest, to jest związane z naszą naturą, nie polską, tylko ludzką. Chcemy dobrze dla siebie przede wszystkim, konkretnie dla swojej osoby, dla swojej rodziny. Umiejętność połączenia dobra indywidualnego z dobrem wspólnym jest najtrudniejszą sztuką w życiu politycznym. I ta sztuka przez wyjątkowo długi czas, powiedziałbym, udawała się w Polsce, bo jednak przy tych wszystkich trudnościach zdobywaniem, że tak powiem, otwieraniem własnej kiesy na potrzeby dobra wspólnego. Dobywaniem tych pieniędzy na, na potrzeby obronne czy inne związane z dobrem wspólnym. No to jest w pewnym sensie historia całego wieku XVI, XVII, ale potem ona się załamuje nie tylko w starciu z wadami. To nie są same tylko wady, które oczywiście wystąpią, bo one są związane, powiedziałbym, z tą pokusą wolności. No Możemy odmówić tej służby. Nawet nie własną szablą, bo tego rzadko odmawiano, ale własną kiesą, bo tego najbardziej żałujemy. Otóż to się wiązało z połączeniem tego wyzwania z, no co tu dużo mówić, z wyzwaniem wewnętrznym. Polska leży w takim miejscu Europy, w jakim leży, w samym środku swoistego wiru geopolitycznego, w którym nie można spać spokojnie, w którym wciąż stajemy wobec wyzwań, których albo wykrzeszemy z siebie dużą energię i zdolność właśnie do... Pewnego rodzaju wyrzeczeń, poświęceń pracy dalekowzrocznej na rzecz umacniania naszego państwa. Albo jeśli prześpimy, no to możemy bardzo dużo stracić, jeżeli patrzymy tylko i wyłącznie na własną kieszeń. I to jest już nasza historia wieku 17, kiedy no, wymagane było od naszej Wspólnoty, że, że tak powiem, i dalekowzroczność, i poświęcenie daleko większe od przeciętnej i nie sprostaliśmy temu. Nie sprostaliśmy wyzwaniom wobec. Kilku mocarstw jednocześnie moskiewskiego, szwedzkiego, tureckiego, i, to wszystko sprawiło razem dopiero zniszczenia wojenne wtedy zadane przez wielki potop moskiewsko-szwedzko, siedmiogrodzko, turecki można tak powiedzieć i kozacki jeszcze w dodatku, to sprawiło dopiero, że nastąpił swoisty kolaps Rzeczpospolitej zapaść Rzeczpospolitej w drugiej połowie wieku XVII. no ale to jest historia którą będę bardziej szczegółowo da Bóg omawiał w tomie piątym. Jeśli mamy różne trudności w tym specyficznym położeniu, pozwolę sobie przypomnieć, że na jednym z wykładów 7 lat temu w Krośnie pan profesor zacytował wiersz Sława Miłosza: Trwoga Sen 1918. Tutaj tylko fragmenty przytoczę. I wielka trwoga wtedy mnie nawiedziła, ta, która miała być matką wszystkich moich trwóg: Triepiet Małogo, przed Bolszym, przed imperium. Potem miłoż opisuje, jak uciekamy przed tym imperium albo dzipem w papachach z kartoteką zdobytych krain. A ja nie tylko uciekam od 100-300 lat po lodzie i wpław w dzień, w nocy, byle dalej, zostawiając przed rodzinną rzeką pancerz dziurawy i kufer z nadaniami króla za Dniepr, potem za Niemen, za Bóg, za Wisłę. Gdzieś jest nuta pesymizmu w tej historii, bo już w pańskim czwartym tomie rozpoczyna się powoli cofanie jednak Rzeczpospolitej przed naporem Moskwy i gdzieś ta nasza dziejowa rola powstrzymywania imperium rosyjskiego chyba została już zdezaktualizowana. Nie, nie redukowałbym naszej dziejowej roli do powstrzymywania imperium rosyjskiego, bo Polska nie jest anty. Polska buduje, powiedziałbym, swoisty wariant cywilizacji europejskiej. W tym miejscu, w którym owszem, między innymi Rosja chce zbudować swoje imperium. sprzeczne z naszymi sp sprzeczne wartościami. sprzeczne z naszymi przez nasze, rozumiem, nie tylko polskie, ale właśnie pewnego rodzaju szerszą wspólnotę europejską, cywilizacji łacińskiej. Otóż myślę, że jednak to polskie dziedzictwo, a raczej przez Polskę idące i przetworzone dziedzictwo europejskie. Zostaje na tych obszarach na zachód, nie tylko od Wisły, ale i od Bugu, i nad Dnieprem ciągle jeszcze jest, mimo naszego rachunku, powiedziałbym, krzywd wzajemnych w stosunkach z Ukraińcami, mimo tego, że Ukra Ukraina dzisiejsza, czy Białoruś, tym bardziej prezydenta Łukaszenki, na pewno nie jest z naszych snów, ale przecież to nie jest Rosja. To nie jest Rosja. Ani Ukraina, ani Białoruś, ani tym bardziej Litwa. Nie jest dzisiaj Rosją, i jeśli nie stała się Rosją, pomimo tak ogromnej potęgi tego imperium, które przecież sięga oceanu spokojnego, to znaczy, że jakiś efekt tej pracy cywilizacyjnej, dziejowej, Wykonanej przy użyciu polskich sił kulturowych zostaje, jeżeli są, odradzają się i są restaurowane. Bardzo zachęcam. Ja, akurat niestety, nie byłem w ostatnich latach na Białorusi, ale otrzymałem niedawno propozycję zobaczenia fenomenalnego albumu odbudowanych i restaurowanych zabytków na Białorusi. To jest po prostu. No zachwyt, ile zostało z Rzeczpospolitej, a raczej ile się odbudowuje tego nawet pod rządami prezydenta Łukaszenki. I to właśnie jeśli zobaczymy, przekonamy się, że nie mają racji pesymiści. Ten duch wiecznej Rzeczpospolitej się ciągle odradza, nawet jeżeli nie mówi już bezpośrednio po polsku, to to jest wciąż duch Wielkiej Rzeczpospolitej. Panie profesorze, w podsumowaniu na ostatniej stronie, na ostatnich stronach tomu czwartego dzieju Polski. Opisuje pan już może nie historycznie, bardziej poetycko, literacko taki wyobrażony polonez najwybitniejszych postaci trudnego złotego wieku. To jest dłuższy fragment, nie mamy czasu by całość odczytać, ale zgodnie z porządkiem poloneza rozpoczyna się od pary królewskiej. Problem w tym, że było kilka żon, ale idą kolejne postacie wybitne tej 16 wiecznej historii Polski. Kończy pan takimi słowami. Nie wszyscy korzystają z politycznego dobra rzeczy która się właśnie buduje na sejmach, ale znajdują swoje szczęście w tej epoce. Wielu z nich rozumie, że jakaś część tego szczęścia bierze się stąd, że mieszkają w Polsce, gdzie jest więcej pokoju niż gdzie indziej, więcej mimo wszystko zgody, więcej sporów na argumenty, a mniej przemocy. I tu komentarz do poloneza ukłon, obrót, przytup. Czy pan poseł uważa, że dziś w naszej współczesnej Polsce za mało jest tej zgody? No na pewno poziom sporu wewnętrznego jest już niebezpieczny co najmniej od kilkunastu lat, przynajmniej gdzieś od roku 2005, kiedy Donald Tusk przegrał wybory i przysiąg zemstę na wieczne czasy. No ale nikt nie jest wieczny, nawet najbardziej przekonanie o swoim znaczeniu politycy. I dlatego wydaje mi się, że jakiś moment odrzeźwienia wciąż do nas wraca. To, to, to cofanie się z przepaści. Oczywiście kilka razy ta przepaść została przekroczona przy morderstwie politycznym przed laty popełnionym na jednym z radnych Prawa i Sprawiedliwości, czy przy tragedii, która miała miejsce rok temu w Gdańsku. Ale właśnie to przekraczanie przepaści przypomina nam o tym, że ona istnieje i że trzeba się cofnąć z niej, żeby w nią nie wpaść. Oczywiście innym sposobem dostrzegania tej przepaści jest, powiedziałbym, to, co robią niestety politycy opozycji dzisiaj to znaczy permanentne lekceważenie polskiej wspólnoty politycznej i jej prawa wyboru do takiej a nie innej władzy, takiej a nie innej władzy przez donoszenie na te władze, na jej werdykt demokratyczny. Donoszenie powiedziałbym na wspólnotę polityczną, której się jest członkiem do czynników zewnętrznych. Myślę, że tego rodzaju postawy też no, przypominają nam o tym, że dzieje się coś niedobrego w Polsce, ale naturalnie zawsze większa odpowiedzialność spoczywa na rządzących. A więc to rządzący przede wszystkim muszą zabiegać o odnawianie konsensusu na takim poziomie, na jakim to jest możliwe, bo oczywiście nigdy nie będzie jak w księdze 12 pana Tadeusza, nie padniemy sobie w objęcia i nie będzie ogólnego kochajmy się, ale musimy dbać o to, żeby nie zerwać tego minimum konsensusu, za którym zaczyna się przemoc, którą zawsze wykorzystają silniejsi od nas i rozegrają silniejsi od nas. W tym położeniu geopolitycznym, jakim, w jakim żyjemy, wciąż żyjemy mimo oczywiście pod wieloma względami lepszych czasów niż 70 czy 80 lat temu, musimy o tym pamiętać i ostatecznie jednak jeśli rozejrzymy się szerzej po świecie, zobaczymy, że i dzisiaj ci, którzy w Polsce mieszkają, powinni zrozumieć, jak wiele mają powodów do wdzięczności. Nie tylko tym, co tu i teraz mieszkają, ale tym pokoleniom, które zbudowały ten cudowny, Kraj cudowny, nie tylko przez to, jak on teraz wygląda, ale przez to, ile mamy dziedzictwa kulturowego, tego, którym mówimy, którym myślimy, do którego się odwołujemy, które krytykujemy, ale jeśli krytykujemy, to także dlatego, że należymy do cywilizacji wolności. A więc tymi słowami kończymy naszą rozmowę o historii Polski, o sensie tejże historii Polski z okazji wydania czwartego tomu w Polski profesora Andrzeja Nowaka, który był gościem w naszym studiu. Dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję i zapraszamy Państwa do następnego programu. Gorące pytania. Do zobaczenia.